Witam wszystkich bardzo serdecznie w 438 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest Mateusz Zdanowicz, przed mikrofonem Mateusz Fidut i zaczynamy podcast tylko we dwójkę. I chyba też skończymy we dwójkę. Mm-hmm. Dzisiaj raczej Paweł Stachyra do nas nie dołączy nawet w połowie, ale niemniej mamy nadzieję, że sobie damy radę. Tak więc zaczynamy standardowo też od pierwszej sekcji, czyli sekcji, w co ostatnio graliśmy. I może ja zacznę, bo to będzie bardzo szybkie. Okay. Odpaliłem GeForce Now, o którym też w dzisiejszym odcinku będzie troszeczkę. I na GeForce Now pojawiła się taka piękna graficznie, audiowizualnie tytuł Absolute Drift Zen Edition, dokładnie. I powiem wam szczerze, jeśli pamiętacie takie samochodziki jeżdżące z góry, gdzie się robiło różne triczki, jeździło się przyjemnie, nie patrząc na to, co się za bardzo dzieje wokół, no to to jest gra trochę dla was, a trochę nie, bo ona jednak, jak trudna sama jest. Nazwa wskazuje, jest nastawiona na drift i jest trudna. I na początku myślałem, że trochę to sterowanie tym małym samochodzikiem będzie bardziej lekkie, można to tak ująć, a ten samochód jest naprawdę ciężki. I to, żeby dobrze operować na klawiaturze tym pojazdem, jest raczej mało wykonalne. Przynajmniej mi bardzo trudno się sterowało, więc finalnie i tak musiałem podłączyć pada i było troszeczkę łatwiej. Ale jeśli zamierzacie grać na klawiaturze, to zdecydowanie nie polecam. I tym bardziej zdecydowanie nie polecam, jeśli chcecie odpalić tę grę na jakimś laptopie i grać na laptopowych klawiszach, to już zupełnie jest katorga. Ale tak czy inaczej, bardzo fajna stylistyka takiej. Wszystko jest białe, mamy czarne opony, czarne punkty wokół których możemy sobie podriftować, no i gdzieniegdzie mamy jakby takie checkpointy, najważniejsze rzeczy określone takimi czerwonymi kolorami. Na początku mamy taki tutorial, zestaw takich mini gierek wprowadzających nas do tego, jak ta mechanika tutaj tego samochodzika działa. No a później mamy chyba jakieś wyzwania i tak dalej. Długo w to nie pograłem, ale wiem też, że ta gra jest nastawiona w jakiś sposób na multiplayer, chociaż przez GeForce Now jakoś nie pozwoliło mi to w ogóle połączyć. To chyba bardziej chodzi o wyzwania, jakieś tam challenge czasowe, nie? A nie taki stricte multiplayer chyba. Bo chciałem też odpalić jakby profesjonalnego ducha, który pokazywałby mi, jak inni gracze, najlepsi na świecie, grali w Absolute Drift. To w ogóle się nie połączyło, bo tam mamy do wybrania. Albo byli tak dobrzy, że już nawet nie widziałeś ducha. Nie, był error. Ale próbowałem przede wszystkim połączyć się z serwerami jakby twórcy i to automatycznie wyrzucało mnie. Można też się połączyć z serwerami Epica i Epic też jakby kolekcjonuje duchy innych graczy i coś tam mieliło, ale w końcu finalnie też mi się nie odpaliły te duchy, tak więc nie wiem, o co chodziło, może jakiś nawał graczy. No to już jest też, to już jest trochę stara gra, nie? To może po prostu już nie ma serwerów, bo to jest indyk jednak, więc... Tak? Bo w sumie wyszła... tak, no 2016 rok, widzę tutaj jakiś zwiastun na PlayStation. Tak. I to wtedy wyszła właśnie wersja konsolowa, na PC wyszła jeszcze wcześniej. Bo ja mówiłem o tej grze, o nowej grze tego dewelopera, Art of Rally, że te takie rajdy tylko że od góry, nie? I tam w Japonii, w Norwegii, takie fajna grafika, więc to jest to samo, nie? Tylko tam jest rajdówka. I co czuć, tak? Bo tam też jest model jazdy taki, ci się wydaje, że o, to takie od góry to na pewno lajtowe, a się okazuje, że to jest prawdziwy praktycznie ten rajdowa gra, nie? Tylko że właśnie od góry. Więc też mi się spodobało całkiem i duże wyzwanie, więc no. Więc jeśli lubicie wyzwania, to szczególnie polecam, a jak macie GeForce Now, to możecie to za darmo chyba nawet odpalić w ramach tam jakichś tam czwartków z GeForce Now, które można odpalić w poniedziałki. Okej. To jakieś nowe akcje, tak? Że darmowe gierki na GeForce Now teraz tak, są niektóre? Tak, jakieś cztery można odpalić jakby bez ich posiadania. Okej, spoko. Tak więc to wszystko ode mnie tam. W dodatek do The Last of Us grałem, ale to z dziewczyną, bo one przychodziły od początku. Do jedynki? Tak. O, bardzo dziwne rzeczy z konsolą się działy. W sensie... Na PS5? Nie, na PlayStation 4 właśnie. W tym remasterze. Najpierw się robił jakieś crashy. Myślałem, że coś się dzieje z moją konsolą, ale zresetowałem samą grę. W sensie tak zrywał obraz,
był taki czasami rozpikselowany jak na YouTubie, że część jakby klatki jest już dalej, a część się zamroziła. Okay. I myślałem naprawdę, że to coś... To z telewizorem bardziej może. Ale wiesz, włączyłem jeszcze raz i nie było problemu, ale za to gra na przykład gubiła się w powiadomieniach, w sensie było coś takiego, przytrzymaj R2, żeby przeładować i jakby nie dało się przeładować w ogóle pistoletu. Nie, dziwne. Bo nie. Dziwne sprawy. Więc dziwne sprawy. Uważajcie. Grysony psują się po 6 latach, potwierdzone. Tak. Uważajcie na remastery Sony, są niebezpieczne. Szkoda, że do dwójki nie będzie dodatku. Może. Chociaż zobaczymy jeszcze. Teraz multiplayer czeka nas. Czy już jest? W sumie dopiero rok mija teraz od premiery, to może jeszcze zapowiedzą. W każdym razie ja grałem sobie w grę, którą musiałem nazwę sprawdzić na Steamie, bo nie byłem pewien, czy dobrze powtórzę. Bang on Balls 2. Chronicles. Czekaj, bo ja to muszę wpisać. Wpisz sobie, bo zobaczysz wtedy od Balls. On. Bang on. Tak jest. Balls. I już ci wyskoczy. O, Steam. Tak, i zobacz sobie od razu, już wiesz co to jest, jak spojrzysz tylko na obrazek, nie? Kojarzysz te kuleczki państwa, Poland Ball tak zwany, prawda? Tak. No właśnie, więc dostałem klucz do tej gry i tak sobie myślę, kurde, jakaś gra z memów, o Boże, to będzie przecież jakieś tam niskobudżetowe, nie wiadomo co. No dobra, ogram. I to jest świetna gra, się okazuje. To jest platformówka w ogóle polska. Exit Plan się nazywa studio. I to one jest złożone tam z weteranów z różnych studiów, więc to jest ich debiut, jakby nie robili wcześniej gry. I to jest naprawdę dobra platformówka, taka 3D, że masz ogromny świat, taką wielką planszę. No i masz, wiadomo, tak jak w Mario Odyssey, że po prostu masz zbierać różne rzeczy, tam konkretnie tu chodzi o uwalnianie jakichś tam innych kulek. Jest jedna kraina w tej wersji Early Access, takiej wikingowie w Brytanii. No i po prostu musisz uwalniać właśnie typów z klatek i musisz zbierać klisze filmowe. No mówię, to jest typowy taki kolekaton, jeżeli chodzi o platformówki 3D, że latamy po tej otwartej planszy, są tam bossowie w niektórych miejscach, jakieś wyzwania platformowe i nagrody to właśnie są znajdźki, które potem nam pomagają odblokowywać inne światy, nie? I naprawdę bardzo fajnie się w to gra. To ja byłem szczerze zaskoczony, bo w ogóle o tej grze nie słyszałem przed premierą. A nazwa jest taka trochę, no nie wiem, jak ja... Tak przekombinowana trochę, że jak ja widzę takie nazwy gier, to sobie myślę, o kurczę, to jakieś dziwne będzie. Ale to jest jakiś idiom, bo to pierwsze, co mi wyskoczyło, to że Bang of Balls. Znaczy z pewnością to coś oznacza po angielsku, którego akurat nie kojarzę, znaczy Bang on. Czy Bang on Balls, może cokolwiek też kojarzy. Ale w każdym razie, no nie, to jest, wiesz, to może znajdziemy, może nie znajdziemy. Urban Dictionary jakiś może. A to też może nie, coś już czytałem, ale to takie jakieś niezbyt przyjemna rzecz. No właśnie, więc i też nie czy jedyny. To w ogóle się inaczej zupełnie nie nazywało wcześniej, bo ja o tym pisałem newsy. I w ogóle polska gra Poland Ball. Chyba, że jakaś inna powstaje, nie słyszałem, żeby ta miała inną nazwę. W każdym razie na maksa wpiszesz. W każdym razie zobaczcie sobie na YouTubie na przykład, bo grafika też jest świetna w tej grze. To na jakimś tam Unrealu chyba 4. W każdym razie wygląda bardzo ładnie. Przez to trochę, to jest jedyna wada tej gry na razie, to jest Early Access, to jest optymalizacja, że jest trochę, no niestety, no, na moim kompie, żeby taka gierka haczyła, to jest troszeczkę przesada, więc to jest taki jedyny minus, ale no to wierzę, że jest jeszcze do poprawy. Natomiast naprawdę muszę powiedzieć, że spokojnie to mogłoby być gra wysokobudżetowa, no, która, nie wiem, na Switcha by się też ukazała i jakby stanęła sobie obok Mario, tych takich trójwymiarowych. Wiadomo, że to nie jest aż ten sam poziom dopieszczenia i tam na przykład sterowania, bo jednak sterowanie jest trochę ograniczone, mamy tylko skok, podwójny skok i tam takie przyspieszenie, więc to nie jest taki na przykład zakres ruchów, jaki Mario ma, ale jak na pierwszą grę i taką zupełnie randomową znikąd, powiedziałbym, to jeżeli lubicie platformówki 3D, to koniecznie kliknijcie na Steamie w wishlistę, żeby sobie dodać. Miałem rację, jest taka gra, tylko ona się nazywa Country Ball Heroes i wydaje ją Playway i jest producentem Innomate Games i też to są Polacy, którzy to robią. I ona tylko wygląda w typie jakimś takim trochę Total War. I walka, no bardziej to jest taka, widzę, walka po prostu jak w Heroesach. No, coś w tym tylko, no to i randomowe. I takie memiczne wszystko. Tak, memiczne i czcionka wygląda jak w Paincie narysowana, jakby w ogóle. No, więc jeżeli chodzi o... Też ciekawi mnie to w ogóle, bo to jest Poland, to jest jakby mem, tak? I czy ktoś ma do tego prawa, czy każdy sobie może wziąć i zrobić grę z tego, z memów? To jest ciekawa też sprawa, jak to wygląda. Podejrzewam, że nie pytali o zdanie twórców, bo nawet nie wiadomo, kto to pewnie wymyślił, znając takie rzeczy.
Więc interesujący na pewno. Poza tym grałem też w innego indyka, który będzie chyba nowym super hitem na Steamie, podejrzewam. Już trochę jest. Może nie będzie w takim stopniu jak Valheim, bo jednak to jest survival, to bardziej popularne. Jest taka gierka, wyszła rosyjska i nazywa się Loop Hero. Bohater pętli chyba by było po polsku. A dlaczego loop? No bo chodzimy w kółko. Nasz bohater chodzi w kółko po takiej mapce małej, tworzonej. To jest trochę rogalik, trochę karcianka, trochę tak naprawdę automatyczny battler, bo nasz jakby mamy planszę i bohater sam chodzi w kółko, tak? I możesz tylko pauzować, żeby coś robić. Na przykład stawiać jakieś przeszkody, budować coś dookoła mapy, bo różne, na przykład jak stawiasz, jakby tworzysz sobie mapę i budujesz łąki, to one ci dodają regenerację HP, tak? Jak stawiasz góry, to ci dodają, zwiększają maksymalne zdrowie. Jak możesz sobie tworzyć wrogów na mapie, no bo z wrogów wypadają przedmioty i z wrogów wypadają ci kolejne karty do stawiania, więc musisz walczyć, więc chcesz walczyć, więc stawiasz też wrogów na mapce. I tak sobie po prostu się kręcisz w kółko, coraz bardziej rozbudowujesz tą mapkę, aż w końcu jest walka z bossem, też jakby zdobywasz zasoby, rozbudowujesz obóz, dokupujesz nowe klasy, przedmioty, karty, więc strasznie wciągające to jest. I to jest fajnie, że pojawił się taki rogalik, który nie jest kolejnym takim zwykłym rogalikiem, że chodzisz i tam nawalasz normalny system walki, tylko nowy taki trochę podgatunek rogalików, więc bardzo fajna sprawa, bardzo wciągająca. I też bardzo dużo ma sekretów, bo dużo gra, ta gra dużo nie tłumaczy, jeszcze jest nowa w miarę, więc jeszcze wszystkiego nie wiadomo, więc fajnie jest odkrywać niektóre rzeczy właśnie i no, takie fajne zaskakujące. W sensie za każdym razem to się generuje inny. Jakby tak, to jest rogalik, nie? Więc no jak wracasz do obozu, bo powiesz sobie, że o nie, zaraz umrę, dość, to wracasz do obozu i potem jest nowa mapka od początku jakby. Mhm. Tylko zachowujesz te swoje wszystkie ulepszenia i tak dalej, więc naprawdę bardzo ciekawa rzecz, więc dla fanów rogalików, którym może zwykłe rogaliki się już nudzą, to Loop Hero na Steamku warte polecenia. Nie jest drogie. No, ale taki typowy indyk. Ty, obydwie te gry, Bang & Balls i to, kosztują 59 zł, wydaje mi się, równo. Więc tylko, że ta już jest finalna, Loop Hero, a ta poprzednia z memów jest Early Accessem jeszcze. No, ale ta mowa wygląda naprawdę imponująco graficznie. Tak. I wyjdzie ta właśnie z Poland Ballem wyjdzie dopiero pod koniec przyszłego roku z Early Accessu, więc jeszcze ponad rok. Ale tam mają dodać jeszcze 5 światów różnych i patrząc jak wygląda ten jeden, który zrobili, jakby ja rozumiem, że jeszcze potrzebują ponad roku, żeby dokończyć tę grę. No, ale to było na tyle, nie grałem w nic wysokobudżetowego, poza Apexem oczywiście. Więc pierwsze tematy w GNM+, i może zaczniemy od... Może zacznijmy od krótszego, bo jeżeli Microsoft, to się rozciągnie trochę. Bo się krótszy temat. Tak. To czekaj, mamy Microsoft, mamy... Polonizację. Zróbmy obcego. Obcy będzie najkrótszy. Obcy. Ponieważ nie mówiliśmy o tym na pewno nie w osobnym temacie, że zapowiedziano grę Aliens Fireteam i to będzie koopowa produkcja od studia trochę randomowego, bo oni nie zrobili żadnej znanej gry wcześniej. Nawet nie pamiętam nazwy, szczerze mówiąc, tego studia. Natomiast Sega wydaje, wiadomo, bo nie mają prawa do gier z obcym. No i na początku był tylko teaserek i potwierdzenie, że o, faktycznie gra koopowa, z obcego, tam cieszcie się. Później IGN opublikowało pół godziny gameplayu, więc już widać zupełnie czym jest ta gra i to jest po prostu no, typowy koop, tak? To nie będzie gra z gatunku, że masz normalną kampanię i jest też koop opcjonalny, tylko to jest stricte gra robiona ewidentnie tylko i wyłącznie pod koopa, jak Left 4 Dead kiedyś, jak Vermintide z tych nowych produkcji, więc bardzo fajnie. Brakowało takich gier ostatnio, mam wrażenie, a teraz jak się zaczął ten rok, to jest zatrzęsienie totalnie gier tego typu zapowiedzianych. Chyba się, jakby tak podliczyć, to wydaje mi się, że z 4 shootery wychodzą takie stricte koopowe i to takie z wyższym budżetem, więc coś się stało dziwnego, że nagle, że nic przez parę lat, a teraz jak wszystko wychodzi, to naraz. Natomiast to jest o tyle niebezpieczne, że jakby, no jeżeli gracze zostaną przy jednej grze, to potem te inne mogą mieć problemy, bo to zazwyczaj nie są gry free to play tego typu, nie tylko one tam kosztują też niepełną cenę, to jest Sega, więc nie wiem na ile wycenią, ale w każdym razie wygląda spoko, no bo mamy różne klasy, które się będą wzajemnie uzupełniać, mamy, też w tytule jest Aliens, a nie Alien, więc jakby nawiązanie ewidentne do dwójki i o to chodzi, że to będzie gra akcji, a nie żaden horror. Mamy różne rodzaje broni, tam gadżetów i mnóstwo rodzajów obcych, też pewnie dadzą takich, którzy nie byli w filmach. I misje na takiej typowej zasadzie właśnie gier koopowych, że mamy coś tam do zrobienia, przejść do jakiegoś pomieszczenia, coś tam kliknąć, coś tam popilnować jakiegoś obszaru i na końcu uciec.
więc fajnie, bardzo lubię uniwersum obcego. Dawno nie było dobrej gry, prawda? Isolation było dobre. Ostatnia Alien Colonial Marines. Właśnie ludzie to porównywali, o, żeby to tylko nie było jak Colonial Marines, ale jakby to... Czemu? Colonial Marines nie było złe. Znaczy, my recenzowaliśmy dwójkę, mówili, że nie było takie złe. Ja mówiłem też tak? Mówiłem, że nie było aż takie nie złe. Nie mówię, że tak mówią o tej grze. Nie mówiliśmy, że to jest aż takie złe, żeby mówić, że ta gra nadaje się do kosza. No może do kosza miała nie, ona pewne elementy pozytywne, że tak to nazwę. Może. Znaczy, po tej produkcji też widać, i przynajmniej ja zauważam pewną dziwną rzecz, to, że okej, te postacie widzimy z perspektywy trzeciej osoby, ale jakby to, jak broń jest ciągle w jednym miejscu wycelowana, ona jest jakby, żyje obok, jakby była zupełnie kompletnie jakby, inaczej, dodatkową osobą. Jakby mam wrażenie, że kamera jest bardziej na broni, przyklejona tak. Do broni, niż do, co jest ciekawe, bo tak zazwyczaj nie ma w grach. Tak, jest zazwyczaj przyklejona do osoby. I wydaje mi się, że tu chodzi o to, że o korytarze, że masz ciasne korytarze, więc jakbyś miał kamerę przyczepioną do ruchów twojej postaci, do ramion zazwyczajnie, to może kamera by trochę bardziej szalała, a tak ta kamera jest trochę taka bardziej jak w Gearsach może, że jest bardziej taka scentrowana właśnie na środku ekranu, nie? I przez to może uniknął właśnie, no bo jak się ogląda ten gameplay, to nie ma problemu z kamerą, nie w ogóle. Tak. Nie zahacza znaczy, na ściany. Te dziwne rzeczy, gdy masz jakby taką broń dwuręczną, są bardziej jakby, widoczne, no. Tak nie działa na przykład na nadgarstek i w ogóle kości, że wyginają ci się w różne strony, a jakby może od broni tak wszystko jest mega, mega sztywne. Ja miałem trochę... A nie, bo ona tą broń ma tam jeszcze podczepioną takim jakimś metalowym prętem. Aha. Do ciała. Więc czyli to... takie steadicam. Tak. No bez kitu, no. Dokładnie. Ale ja miałem dosyć taką odważną, ale zapewne totalnie nieprawdziwą koncepcję, że ta gra miała być FPP, ale później pomyśleli, ej, bo w sumie będzie tutaj za dużo się działo na ekranie, to chyba zróbmy nie. TTP. No bo jakby przynosić to w FPP, ja to wtedy zupełnie byś nie widział tego, że ta broń jest taka sztywna i... No niby tak. Ja bym wolał FPP, bo jakoś wolę koopy, szczególnie że obcy, nie? Tak zawsze fajniejsza atmosfera jest troszeczkę, ale może uznaj, że było zbyt trudno, nie mam pojęcia. Też byś się trochę nie orientował, gdzie są twoi towarzysze. Bo w sensie idziesz, to widzisz, że obok ciebie też biegną, a tak z perspektywy pierwszej osoby, no to nie wiesz, co masz za ramieniem. Czasem też jest masa wrogów, więc może też łatwiej dostrzec wszystko z TPP. Zobaczymy. Nie potwierdzono crossplaya, co jakby... No come on, w takich grach powinien być domyślnie teraz crossplay w kooperacyjnych. Więc zobaczymy, czy tak się stanie, czy też nie. Może to jest na tyle oczywiste, że nie trzeba potwierdzać. Może, nie. Właśnie mało, nie, w sensie mało twórców potwierdza na razie crossplaye, tak z takich większych gier. Więc zobaczymy, jak to będzie. Dajcie znać, czy wam się podoba. Latem zobaczymy. Tak, latem, nie wiadomo, co to znaczy. Może być czerwiec, może być wrzesień. Na wszystkich konsolach oprócz Switch. Tak i jest. PC. I na PC też. Jest. No dobrze, no to czekamy na wasze komentarze. Jak wam się podoba nowy obcy? Czy na jaką inną grę może kooperacyjną czekacie? Bo tak jak mówiłem, co jeszcze wychodzi? Masz Warhammera Darktide. Masz Back 4 Blood, czyli Left 4 Dead 3 w czerwcu. Masz jeszcze takie średniowieczne Hood z głupią nazwą, gdzie jest kooperacyjne kradzieże artefaktów. Rainbow Six przecież też kooperacyjny ten wychodzi. Nie wiadomo, czy będzie nazywać Kwarantanna, czy Parasite, więc no, dajcie znać, czy na jakąś inną grę kooperacyjną czekacie. A to by było na tyle. Tak, ja tylko, czekaj, bo dodam, sobie przypomniałem, że pamiętam, że kilka razy rozmawialiśmy o tym, że będą gry z uniwersum obcego i że będzie strzelanka MMO. To chyba a może to o to chodziło? To właśnie chyba o to chodziło. Bo to tak było, bo tam nie mówili wprost w tych ogłoszeniach, że to będzie MMO, tylko że to elementy sieciowe, coś tam, no i dobrze wyszło, że to wyszło coś takiego, a nie jakaś gra usługa kolejna, nie? Tak. Z Destiny-like. Pisali, że very soon. No, w 2019 roku. Więc podejrzewam, że o to chodziło. I dobrze, nie? Bo wtedy pamiętam, mieliśmy chyba na plusie, to się martwiliśmy, że o Boże, znowu będzie klon Destiny kolejny, coś tam, więc już wolę stricte koopa takiego. No dobrze. Tak więc czekamy na wasze komentarze, a my teraz przejdziemy do kwestii polskiej w grach wideo. Jak zawsze patriotycznie OGN+. Oczywiście. Bo atakują... Polaku! Tak, aż się zadławiłem. Po prostu o Boże. Tak niedorzeczne rzeczy. Co oni się zrobili? Najpierw stary news może. No tak, podsumujmy. Resident... Nie mówiliśmy o tym, nie? Tak jakby w temacie żadnym, więc można podsumować, tak. Przypomnieć. Bardzo podoba mi się grafika, która jest na gry online. Resident Evil Village bez polskiej wersji językowej. Fani zrobili mały outrage w połowie lutego. Nawet pojawiła się ta grafika Repolish Version. Repolish Fansite Still Alive.
Revillage@polishversions. Hashtag, nie ma tak zrobić czytelny hashtag prosty. Hashtag Revillage at Polish version. Spoko, wszyscy na pewno zapamiętają hashtaga. Natomiast tak, pojawiła się inicjatywa oddolna i nie wiem ile zebrali podpisów w tej ankiecie, czy ona jeszcze jest aktywna, ale w każdym razie polscy fani, tam jak klikniesz słowo akcje, to chyba będzie dostępny w linku. Zobaczymy zresztą. Natomiast natomiast tak, bo była taka aferka, że właśnie potwierdzono, że Resident Evil Village nie będzie mieć polskiej wersji językowej, co jest zaskakujące, bardzo jak dla mnie. I chyba w tym samym okresie też, czy nawet wcześniej zapowiedziano, czy nawet wyszło demo Monster Huntera Rise na Switcha, czyli ekskluzywa na Switcha i on miał polską wersję i pełna wersja też będzie po polsku. Co jest zupełnie jakimś takim przedziwnym wydarzeniem, no tak. Nie? Bo jednak Monster Hunter jest bardzo popularną serią, World się sprzedał świetnie, ale czy w Polsce się sprzedał aż tak dobrze, że... Czy nie wiem, czy, bo to Capcom decyduje, też przypomnijmy, że Cenega wydaje te gry, obydwie, natomiast to nie jest jakby, Cenega nie ma tu nic do gadania, tak, nie ma polskiej wersji, bo Capcom się zdecydował, że nie będzie po prostu dawał funduszy, czy tam nie będzie spalszał. Tak brzmiał zresztą tweet, potwierdzamy, tak, wydawca właśnie. Nie zdecydował się na spolszczenie tej części gry i to jest o tyle dziwne, że to jest pierwsza gra z serii Resident Evil od 14 lat, która nie będzie miała polskiej wersji. No właśnie, siódemka miała. Wszystkie te remake'i też miały polskie wersje, co prawda bez dubbingów, ale miały, tak? Zresztą tu nie trzeba wcale dubbingować takich gier, żeby to wystarczyło. Więc o co chodzi? Ciekawe, co mogło tym powodować, że jakby, no musieli mieć jakieś, nie widzę innego wytłumaczenia jak takie, że mieli dane sprzedaży z konkretnych regionów i zobaczyli, że o dobra, w Polsce się sprzedało słabo, siódemka na przykład, to nie będziemy polszczyć, a ewentualnie. Piękne słowo myśliłem. Natomiast za dobrze się sprzedaje i tego nie robimy? No bo popatrz, no jakby podanie Monster Huntera za przykład jakby pokazuje to. Te gry się nie sprzedają, dodajemy polską wersję, może to coś da, więc się sprzeda. A z drugiej strony tak idzie, że trochę... Więc jeśli patrząc z tej perspektywy, Residenty się świetnie sprzedały, to po co mamy wydawać hajs? Jest pandemia, mamy jej trochę mniej. Trochę nam się nie chce. Może to wydłuży proces cały, bo po pierwsze oczywiście trzeba to zlecić komuś w Polsce, żeby przetłumaczył, ale trzeba zrobić testy, sprawdzić i tak dalej, więc to jest po pierwsze albo, czas i pieniądze. Albo nie mają takich danych z konkretnych rynków, tylko patrzą ogólnie, bo Resident Evil 7 się sprzedało w liczbie 7 milionów egzemplarzy z kawałkiem, natomiast Monster Hunter World się sprzedał w liczbie 17 milionów prawie, nie? Więc ponad dwa razy większa sprzedaż gry z poprzedniej odsłony serii i może po prostu Capcom też tak patrzy, nie? Że, może globalnie. W sensie. Że globalnie mają budżet na polonizację, tylko mają budżet na inne wersje językowe poza angielską na przykład i tak to może to by w sumie miało sens, nie? Większy nawet, że po prostu mają konkretną pulę kasy na lokalizację i sorry, no, nie starczy do Residenta dla wszystkich wersji i tyle. To by miało sens, bo jakby nie wierzę, że w Polsce jest tyle Switchów. No na pewno. Jakby tak, zauważyłem ostatnio, że Switch jest popularny w Polsce coraz bardziej, nie? Bo na przykład patrzymy po wynikach Animal Crossingów i innych takich gier w Googlach, w SEO i tak dalej. Natomiast raz, że Switch będzie właśnie ekskluzywny, bo rozumiałbym, gdyby to był Monster Hunter multiplatformowy kolejny, to jak najbardziej. Natomiast właśnie ciekaw jestem sprzedaży w naszym regionie tej wersji Rise, tym, bo jak ktoś kupuje Switcha w Polsce, to raczej kupują ludzie tacy, o Animal Crossing, kupię sobie fajne gierki, są takie Nintendowe i to raczej nie jest target Monster Huntera, prawda? O to mi chodzi też, więc dziwnie. Ja osobiście w Monster Huntera nie lubię grać po polsku, bo jak człowiek jest bardzo przyzwyczajony, bo to była seria, która była po angielsku od lat, tak? Więc teraz nagle ci wchodzą polskie nazwy i nagle w co ja gram w ogóle? Nie masz broń, która się nazywa jakoś magicznie, w ogóle dziwacznie. Więc to jest no, ciekawa sprawa. Ale mówimy o tym też dlatego, bo potwierdzono też, że nie będzie, chyba o tym na audycji wspomnieliśmy, że Kena Bridge of Spirits nie będzie po polsku dostępna. To jest ta gra, która wyjdzie na PlayStation 5 i ona była reklamowana bardzo na PS5, ale ona też wyjdzie na PC-ta, więc to nie jest ekskluzyw Sony. I potwierdzono też, że Returnal, czyli roguelike, to będzie pierwszy roguelike z dubbingiem polskim w historii, wydaje mi się, że będzie właśnie z dubbingiem, co jest bardzo fajne i tu jakby Sony, mi się podoba w Sony to, że nawet jeżeli oni mają ekskluzywa, to on będzie mieć dubbing, tak? To może być jakiś mały ekskluzyw taki, że to nie będzie wiadomo gra taka super filmowa jak God of War czy Horizon, czy ogromna produkcja, ale robimy dubbing, bo to jest jakby
nasz ekskluzyw, nie? Więc to mi się akurat podoba, spoko rzecz. I mamy próbkę, jeżeli sobie wpiszecie na YouTubie właśnie tam Returnal, czy na Twitterze to dali, czy na kanale chyba polskim, nie pamiętam. Jeżeli widzicie na socjale Sony, to znajdziecie próbkę polskiego dubbingu właśnie w Returnal. Jeszcze w kwestii takiej aktualizacji do tej Keny, no bo tam nie będzie polskiej wersji językowej, tam można sobie sprawdzić w karcie... W karcie produktu na Steamie. W karcie produktu na Steamie, że dźwięki angielski, napisy angielskie, chińskie, francuskie, włoskie, niemieckie, japońskie, koreańskie, hiszpańskie, więc to są najważniejsze języki na świecie. No, ale później Ember Lab napisał w swoim oświadczeniu, że wciąż analizują opcje lokalizacji. Tak, no, że może później. No. Może jest szansa na to, żeby po premierze dodać polskie napisy. No. Na przykład ja tu widzę, że też jakby no, język, którego używa ponad 150 milionów osób na świecie. Minimum rosyjski. Nie ma? Nie ma. Nie ma rosyjskiego języka. Ale to przecież masz całą... A jeżeli chodzi o Rosję, to tam nie jest piractwo o wiele bardziej... Tak, ale to chodzi mi, wiesz, że jest bardzo dużo krajów oprócz samej Rosji, w której rozmawia się po rosyjsku i to też jednak duży język. I tam też są pieniądze, należy o tym pamiętać. Niby tak. Niby tak. Głównie te duże pieniądze, więc tym bardziej warto się zainteresować. Więc ale też jest nie ma dziwne. Też na przykład arabskiego, nie? Na przykład też języka, no co, który też niby jest popularny, bo nawet jak ktoś jest z innego kraju tam w regionie, to kojarzy może. Znaczy więc ciekawe sprawy te dubbingi, ale to jest akurat normalne, że w takich grach średnio budżetowych często są wprowadzane nowe języki po premierze właśnie, czy w indykach. W Disco Elysium na przykład wprowadzono po premierze dużo języków i tak dalej. Dla mnie to było tylko dlatego zaskakujące, że jakby to jest reklamowane bardzo jako gra Sony, tak? Tak, no. Tak bardzo, że i się może wydawać tak, że to jest ekskluzyw. No wydaje się, że to jest ekskluzyw. Poniekąd trochę jest, no bo wychodzi tylko na PC-cie i to wszystko. I zapewne Sony też coś tam sypnęło pieniążków do tak, produkcji. Jeżeli... Więc to dziwne i w ogóle dziwna sytuacja, tak? Bo ostatnio przyzwyczailiśmy się, że jednak już od tego nawet Xboxa 360, że coraz więcej gier tam miało polski język. Na Xboxie One to praktycznie wszystkie największe produkcje miały polski język, a mówię dlatego o Xboxie, bo Xbox zawsze był tą taką gorszą, mniej popularną marką na polskim rynku. No dopiero tak. Te 360 to jakoś nabierało i wszystkie rzeczy były po polsku, ale na przykład Gears Tactics, które jest ekskluzywem, to nie miało polskiej wersji językowej. Chyba, tak mi się wydaje. Nie jestem pewien teraz. Musielibyśmy sprawdzić. Na 90%. Ale tak, no bo jakby mają firmy swoje powody, dajcie znać. I to jest w sumie dobre pytanie chyba, bo nie wiem, jakie będziemy, może jeszcze zmienimy, ale czy gracie po polsku w gry? No bo wydaje mi się, że żyjemy w kraju, w którym się ludzie w pewnym wieku się wychowali jednak na wszystkim po angielsku, bo nie było nic po polsku. I ludzie raczej znają angielski. I nawet jeżeli znacie, to czy wolicie i tak grać po polsku, bo wiem, że niektórzy tak mają, nie? Że znają angielski, a zawsze sobie włączają dubbing na przykład. Bo ja z kolei mam tak, że mi często nie pasują głosy do danego kręgu kulturowego. Na przykład nie mogłem grać w Sekiro po angielsku, tylko musiałem po japońsku, czy w Yakuza, nie? W Cyberpunka musiałem grać po angielsku, no bo to jest Ameryka jednak. No tak. Więc Wiedźmina tylko po polsku. Też angielski mi się dziwny wydawał w Wiedźminie, więc ja mam tak. A jak wacie my? Jak wacie my? Dokładnie, jak my jak wy macie z tymi dubbingami? Jakie wybieracie wersje językowe? Tak. Czy tylko napisy może? No, wiadomo. Tak. Ja na przykład każdy język jakby oryginalny dla danej gry preferowany plus polskie napisy jakby. Polskiego dubbingu za bardzo nie używam, dlatego tym bardziej mi smutno, że Resident nie otrzyma polskiej wersji. Ale tak jak wspomnieliśmy, czekamy na wasze komentarze, a my teraz przejdziemy do największego dzisiejszego... Pokaźnego. Pokaźnego. Zaraziłem cię chyba tym. No. Pokaźnego tematu związanego z Microsoftem i streamingiem i grami i w ogóle i wszystkim. Z czym jest związany w ogóle? Wow. Po pierwsze, trudne rzeczy są takie, od których zaczniemy, że GeForce Now dostępne jest na Steamie, na Xboxie. Poprzez przeglądarkę. Tak. Nie ma tutaj oficjalnej jakby aplikacji, ale wspomaga to wszystko Xbox. Dodatkowo też, co chyba ważne dla fanów jabłek,
GeForce Now też w wersji beta dostępne jest na przeglądarce Safari, która jest jakby domyślną przeglądarką na MacBooku, więc tam oczywiście mogliście zainstalować dedykowaną aplikację, ale zdecydowanie szybciej, ergonomiczniej i tak dalej odpala się to w przeglądarce po prostu, jak macie ją włączoną. Tak więc... A czy to nie zżera więcej, nie wiem, zasobów, jak działa z przeglądarki niż z apki? Czy to nie ma znaczenia? Ciężko powiedzieć. Nie znam osoby, która by nie miała zawsze zminimalizowanej przeglądarki, no tak, więc też... ona i tak czy inaczej też pobiera prawda. W jakimś tam stopniu te wszystkie zasoby. W więc to razie... jest dziwne. Fajna sprawa. Fajne. Ciekawe, czy dałoby się odpalić Xbox Cloud i w tym odpalić GeForce Now i grać sobie na telefonie. Na telefonie już można w GeForce Now, tak? Tak. No, tak, dobra, to nieważne, to nieważne. Ale w każdym razie ciekawe, że właśnie GeForce tak wchodzi na różne platformy. Ja bym bardzo chciał, żeby na Switcha weszło, bo może bym zaczął korzystać wtedy, bo to jest idealna jakby platforma, bo telefon jest dla mnie za mały trochę, żeby grać. A Switch jeszcze jakby wspierało przyciski, panie. To jest właśnie, moim zdaniem Nintendo bardzo źle robi, jeżeli, chyba że inne firmy nie proponują tego, oczywiście, nie wiem jak jest, ale jeżeli się zamyka przed tymi streamingami, chociaż Ubisoft z czasem u nich działa streamingowo, tak, bo wiem, że Assassin jakiś był tam dostępny, tak. Tak, chyba Hitman też był dostępny, tak. Więc fajnie byłoby, gdyby te apki właśnie trafiły też na Switcha kiedyś. No i w ogóle teraz możecie zrobić taką rzecz i fani wojen konsolowych was znienawidzą, możecie ekskluzywy Sony odpalić. Tak, trochę. Horizona jakby. Na przykład, tak, no to prawda. Jeżeli GeForce Now wspiera na przykład Horizona czy Death Stranding. Death Stranding wspiera. To przez Steam. Więc możecie sobie Death Stranding odpalić na Xboxie. Wow. Już widzę, jak ludzie spamują tym na Twitterze, fanboyów. Nowy wymiar memów tak naprawdę. Kiedyś kładliśmy płyty z innych platform i już było śmiesznie, ale teraz naprawdę możemy odpalić te gry, tylko musimy po prostu odpalić przeglądarkę. Tak więc fajnie, że GeForce Now otwiera się na inne przeglądarki tak naprawdę, bo pojawia się na Edge'u, pojawia się na Safari, dzięki temu to jest możliwe. Wow, nie wiem, czy kiedykolwiek doczekamy się aplikacji, albo czy Microsoft w ogóle nie zbanuje w jakiś sposób, no bo jakby... to jest trochę konkurencja, ale Microsoft zawsze jest otwarty na takie rzeczy. No, myślę, rzeczy, że Microsoft tak nie będzie miał z tym problemu. Szypału. Ja bym chciał po prostu apek, żeby takie aplikacje od razu miały apki na telewizory, nie, bo to jest taki najbardziej... najlepszy scenariusz, jakby najbardziej naturalny scenariusz grania, to jest właśnie taki, że masz apkę, na telewizorku sobie odpalasz, tylko żeby jeszcze jakieś pady do tego dali dedykowane, że po prostu podnosisz pada i grasz od razu. W GeForce Now możesz. Niektóre już jest aplikacja? Tak. Wiem, że nasz były wysłannik, jak to nazwać, Krystian Szalas. Korespondent z Warszawy. Kupił sobie nowy telewizor, na którym mógł zainstalować aplikację GeForce Now i po prostu podłączył pada przez Bluetooth do telewizora od Xboxa i grał w Cyberpunka. Wow. Rozumiesz, to jest XXI wiek dopiero. Tak więc to jest pierwsza część tematu Microsoftowo-Nvidiowego. Druga część... Microsoftowo i tu po ukośniku różne firmy, bo teraz na przykład Bethesda, tak. No co? Tak, udało się. Wzięli tą Bethesdę, już ich już finalizacja. Tak, teraz następuje. Teraz to już jest oficjalne, mimo że było wiadomo, że to już ogłosili, że kupują, to teraz kupili już, sfinalizowali transakcję. Tak. Bethesda Game Studios, ID Software, ZeniMax Online, Arkane, Machine Games, Tango Gameworks, AlphaDog i Roundhouse, dwa ostatnie, nie wiem czym się zajmowały, ja też nie. Zostały pozyskane przez Microsoft i oczywiście zarazem to połączyło się. Gdzieś tu mi się zgubiło. W tym, z którym miałeś otworzony. Nie, to Microsoft dobrze, potwierdził, jeżeli to chcesz powiedzieć, tak, że niektóre gry Bethesdy nie będą na PlayStation 5. Bo na tym się zastanawialiśmy nie jeden raz. Czy będą, czy nie będą te ekskluzywy właśnie... czy to będą ekskluzywy Microsoftu? I nadal jakby nie powiedzieli konkretnie, nie? Bo powiedzieli, że niektóre. Nie wszystkie gry z Bethesdy będą na PlayStation 5, więc ja podtrzymuję swoją opinię sprzed, nie pamiętam kiedy, że te największe, w sensie The Elder Scrolls nowe, na pewno będzie na PlayStation, bo to jest zbyt duża marka, żeby zabrać i rozeźlić graczy i opinię publiczną. Natomiast te, jak na przykład, nie wiem, nowy Wolfenstein, jak powstanie, czy jak Arkane zrobi jakąś nową grę, która będzie nową marką, to takie gry będą pewnie ekskluzywami już na PlayStation, no bo... Albo zrobię Deathloop 2. Albo Deathloop 2, no takie, że... Który Deathloop, przypomnijmy, jest rocznym ekskluzywem na PlayStation 5. Tak. To jest w ogóle zabawna sytuacja teraz, no ale moim zdaniem tak będzie, nie? Chociaż może ktoś ma inne zdanie. Ja uważam, że jednak to by było zbyt takie obrazoburcze, jakby zabrali
dużej części graczy tak kultową jednak serię jak The Elder Scrolls, nie, na przykład. Więc zobaczymy. Starfield jest tutaj dyskusyjny teraz, bo Starfield, nic o nim nie wiemy, to jest taka gra, do której jeszcze ludzie nie są przywiązani, więc może tutaj będzie ekskluzyw? Zobaczymy. Zobaczymy. Tutaj jest cytat jeszcze. Jak już wspominaliśmy, niezwykle ważne jest, by Bethesda tworzyła gry tak jak dotychczas. Zamierzamy wzmocnić jej zespoły kreatywne, by dotarła do jeszcze większej liczby graczy na świecie, pomagając w uczynieniu kolejnych tytułów największymi i najpopularniejszymi w historii Bethesdy. Mamy PR-owe gadanie, tak? Ale jeszcze potwierdzono, że... Znaczy potwierdzono, więcej gier Bethesdy trafi do Game Passa na pewno, więc można się zastanawiać, co to jest, bo tam już część gier Bethesdy jest w Game Passie. Ale bodajże Preya nie ma, Duma 3 nie ma jeszcze w Game Passie, więc jest tu potencjał, żeby dodali właśnie jakieś gireczki. Fajnie, bo jakby dali te stare Dumy, odświeżone na przykład. Albo nie wiem, Quake to jest, czy Quake należy do Bethesdy teraz? Tak. Quake RTX, o, jest na PC-cie, mogliby też dać. Więc zobaczymy, jak to będzie. I teraz tylko zastanawiamy się nad tym, czy jak się zbliży ten sezon pseudo E3, czy będą mieli osobne konferencje, czy będą mieli wspólną konferencję, bo Bethesda ma tyle marek, że jakby zrobili wspólną, to by trwała 5 godzin, nie? Jakby Microsoft wszystko swoje miał mówić i potem jednak wszystko Bethesdy, więc chyba jednak pozostanie Bethesda nadal Bethesdą, nie? No bo... Albo to zazwyczaj dużo gier nie pokazywał Microsoft. No jak, zawsze mieli mnóstwo third party, no, nie? I trochę uzupełniali swoimi. A teraz nie, będą pokazywać swoje, tak jak PlayStation. No właśnie. Zawsze swoje. Bo chodzi o to, że Bethesda została jako firma, nie? Nadal jest Bethesda Publishing, nadal jest firma Bethesda, nadal jest PR Bethesdy w branżuni i tak dalej, więc wydaje mi się, że to jednak pozostanie taki trochę osobny. To jest taki właśnie najbardziej wyjątkowy zakup Microsoftu dlatego, bo zazwyczaj jak kupują kogoś, to jest jakieś studio. Jedno, tak? W miarę, no może nie mniejsze, ale jest studio. I to wiadomo, że to będzie w ramach Microsoft Studios i tak dalej. A tutaj jednak mamy ogromną firmę, całą korporację Bethesdy z Animaxu. No, więc zobaczymy, jak to będzie. I a propos, niedługo będzie chyba dziś, czy coś tam pokazali pierwszy trailer drugiej części dodatków obojarnego do Duma Eternal. Więc jak ktoś czekał, to może sobie pooglądać. Ale to nie koniec informacji związanych z Microsoftem, ponieważ Microsoft nie zapowiedział podobno jeszcze wszystkich gier na ten rok. I fani oczywiście myślą, że to będzie nowa Forza Horizon o numerku numer 5 lub nowy Wolfenstein, bo... Bo właśnie Bethesda, tak? O tym teraz mówiliśmy, że to może być już Wolfenstein jako gra Microsoftu na przykład. Tak, bo dyrektor zarządzający w Xboxie, Jason Ronald, w jednym z podcastów powiedział, nie wszystkie gry, które zadebiutują w tym roku, zostały już zapowiedziane. Oczywiście mowa tutaj o gry, które pojawią się na Xboxie. Tak, na rodzinie Xbox. No i fajnie, tylko że znowu no to może oznaczać, że faktycznie jakaś duża gra się ukaże, nie, że bomba, tak, że Microsoft coś ma. Co jakby ma sens, bo teraz jesteśmy w marcu, więc zdarza się tak, że coś właśnie zapowiadane jest w czerwcu, w maju, w tym okresie targów i potem okazuje się jesienią. To jest ostatnio, w ostatnimi laty to nie jest aż takie rzadkie wcale, więc tutaj... Może coś być. Tym bardziej, że to jest zawsze bezpieczne, nie? No bo już mniej więcej wiem, na jakim etapie jest dana produkcja i możemy jakby zapowiedzieć lub wskazać konkretnie, kiedy może się to pojawić. No właśnie. Bo patrząc na to, jak teraz produkowane są gry, w sensie pandemia, bla, 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 no to dużo lepiej być... to ogłaszać, jak już się jest już wiadomo, pewnym, tak, a nie prawda? Jak cyberpunk. Natomiast to może być też indyk jakiś, nie? No tak. Cuphead 2... Nie, Cuphead 2 nie byłby właśnie przykry. Właśnie Microsoft raczej robi dobre indyki, te takie, które wydają jako ma Xbox Studios, to one są w porządku, nie? Więc, ale to może być coś na miarę Battletoads z tych, co wyszło w ubiegłym roku, nie? To może być mała gra po prostu, więc ciekawe, zobaczymy. Ja jestem ciekaw, czy coś będzie w końcu z tym, z Age of Empires nowym. Bo oni robią to, robią i jakoś tak nie mogą zrobić. Jeszcze Gamescomy istniały, jak zapowiedzieli Age of Empires, więc niech coś w tym temacie może się ruszy, chciałbym. I zobaczymy, no, czy to będzie Forza Horizon, trochę wątpię. Z dużych gier właśnie. Ja Forza bym nawet nie chciał. Samochodówka, dobra, dużo jest fajnych rzeczy. Forza ale fajna. Nowy Wolfenstein, to by było coś. Jeżeli prawdziwy to by był, to tak. Jeżeli to miał być coś znowu taki spin-off w stylu, wiesz... To nadal fajnie. Youngblood? Nadal wolę poczekać na Forza. No dobra, może. Zobaczymy. Tak więc to już chyba wszystkie wiadomości. Tak. Dajcie znać, co wy byście chcieli zobaczyć od Microsoftu. Niespodziankę na jesień tego roku. A my teraz przechodzimy do... Zaraz, to nie ten film. To nie to. Do ostatniego odcinka, w którym pytaliśmy się was, co najbardziej podobało się wam z konferencji Sony, a może czegoś wam zabrakło.
i mamy... Nie będzie pewnie wielu odpowiedzi, bo ta konferencja nie była porywająca. Specjalnie zadaliśmy takie pytanie, tak jest. Żeby nie czytać, bo nie mamy czasu. A nie, akurat dziś mamy czas, mogliśmy zdawać... Tak, całe... Pawła nie ma, więc szybciej. Mniej opinii, więc krócej nam to wychodzi. Dobrze, Mr. Cube, pierwszy komentarz. Czego zabrakło? Wszystkiego. To State of Play było tak biedne, że aż żałowałem, że siedziałem do późna, żeby to obejrzeć. Ja 40 też. Minut snu ekstra byłoby dużo lepszą opcją. Natomiast jeśli miałbym wybrać coś, co przykuło moją uwagę, to będzie to Sifu. Tak jest. Nie było opadu szczęki, ale wygląda to nawet ciekawie i jeśli nie wystrzelał z jakąś sceną z kosmosu, to takie The Raid z padem w ręku można będzie sprawdzić. No, zgadzam się. Też najbardziej pamiętam właśnie ten trailerek. Taki fajna naparzanka może być. Mogłeś też napisać, co zabrakło w takim razie. Chociaż jeśli znalazłeś grę jedną, to też dobrze. No napisał to bez wszystkiego. Nie, nie było nic takiego, czego się wszyscy spodziewali, że będzie. O tak powiem, na tej konferencji. Na przykład gameplay z Horizon 2 mógłby. Właśnie. Czy to też zostanie opóźniony? Masakra. Lukas Bykowski. Nie spodobało mi się to, że zapowiedzieli Final Fantasy VII Remake na PlayStation 5 i jasno powiedzieli, że upgrade będzie darmowy. Po czym ogłosili gry z PlayStation Plus na marzec i dali tę grę na PlayStation 4, ale bez upgrade'u. Chamskie zagranie. Nie lubię JRPG-ów, więc i tak nie zagram, ale obiektywnie patrząc, to była nieczysta zagrywka. No, czy ja wiem, takim, to coś ty... Może trochę, z drugiej strony, no jednak kupili ci ludzie tego finala, niech mają za darmo, a ci, co mają z plusa, to co? Rozumiem, ale cóż. Co do pozytywów raczej nie było. Jest jeden, ale to poza State of Play. Sony będzie wspierać technologię VR i na swoim blogu PlayStation zapowiedzieli, że będzie kolejne PlayStation VR, które będzie wykorzystywać w swoich kontrolerach podobne funkcje z DualSense. Widziałem prototypy, znaczy takie te, jak się nazywa, patenty kontrolerów i mają być podobne do kontrolerów z Oculusa Touch. Że wsuwasz rękę, wiesz, jakby chwytasz. To jest przyszłość, także możesz puścić, jakby wiesz, i nie wylatuje ci kontroli z ręki. A widziałem też jakiś ten banan. Tak, to inna rzecz, bo coś tam było, że. Patent. Oni patentują, żeby jakieś tam były czujniki i po prostu, że wszystko możesz zamienić w kontroler, nie? Każdy przedmiot. Więc banan będzie. Tak, na grę PlayStation 6. Tomaszy 81. W sumie to nic, ale. Każdy się zaczyna tak samo. Ciekawego się nie nastawiałem, więc i w sumie nie zawiodłem. Returnal i Deathloop było wiadome, że pokażą. W końcu trzeba non-stop promować gierki, które po kilku tygodniach od premiery ludzie o nich zapomną. No nie oszukujmy się, tak samo było z Prey i Dishonored 2. Oj, Dishonored 2, to nie wiem, że wszyscy zapomnieli po dwóch tygodniach. Znaczy Dishonored w ogóle jest taką serią, że trochę jak Prey też zresztą, że te gry się sprzedają tak średnio i bardzo lubi je jakaś tam grupa osób, ale to nie są takie gry, o których wiesz, mainstreamowy gracz ci pamięta, nie w ogóle. Pewnie podejrzewam, że wiele osób w ogóle nie wie, że to wyszło, taka gra istnieje, nie? Z takich porównaniu RDR-ów czy innych takich, wiesz. Fajne, ale jakoś przeszło bez echa. Kena ładna, jeśli będą dobre oceny i w niedalekiej przyszłości będzie za darmo w Epiku lub PlayStation Plus, to z chęcią zagram. Oddworld przydałby się gruntowny reset marki i zrobić z tego grę z trzeciej osoby, bo świat Oddworlda jest warty. Knockout City, Solar Ash, Freddy's Nightmare, nikogo. Sifu, gierka do plusa na premierę, a Final Fantasy jest ok. I fajnie, że z siódemkę dali do plusa po roku od premiery. Czego zabrakło? Gameplaya nowego Ratcheta od strony pani Ratchetowej. Myślę, że większe działa Sony pokaże na tych pseudo E3 w lecie, jeśli takowe się odbędą. Zamknięcie Japan Studios, moje serduszko krwawi, Puppeteer, czyli czy seria Gravity Rush wsysa w większość, co było pokazane na tym State of Play. A to też jest ciekawy w sumie temat, że Sony właśnie niby tych deweloperów tam poprzenosili do innych rzeczy i tam że to nie jest tak, że niby te gry już nie będą powstawać nigdy takie japońskie, ale właśnie Sony chyba trochę przykręciło kurek, jeżeli chodzi o właśnie takie ekskluzywy na PlayStation, tylko takie typowo japońskie, nie? Czyli właśnie jak była seria Gravity Rush. Astrobot kto robił? Japan Studio? Nie. Asobo? Właśnie, ale masz rację, że Asobo... Astrobot. Ale tak, i studia nazywa się Asobo chyba, czy jakoś tak. I w każdym razie teraz trochę ludzi tam przeszło właśnie, do tego studia. Ale mi chodzi o takie właśnie gry... No wiem, Puppeteer to Gravity Rush. Ja w ogóle o nich zapomniałem. Czy The Last Guardian tam też pomagało, Japan Studios, nie? I właśnie przy Demon's Soulsach pomagali też dużo. Więc niektórzy się po prostu obawiają, fani japońszczyzny, że Sony się zmieni w tylko ekskluzywy, wiesz, zachodnie, nie? Co jakby... Szkoda by było, no bo czasem się pojawia taka gra właśnie fajna, bardziej z Japonii. Absyrtos Medea.
Po pierwsze, Sifu, Deathloop, Returnal i Kena, a zabrakło gry roku 2021. To nie wiem, czy to taki śmieszek. Ratchet & Clank. Nie, widzę, że ludzie, no może ktoś czeka tak bardzo na Ratcheta, nie? To jest jednak... W co innego zagrać na PlayStation 5. To też prawda. Moje cały czas jest niewłączane od miesiąca chyba. Drugie, uwaga, teoria spiskowa. Elden Ring wyjdzie razem z wichrami zimy RR Martina, więc jeszcze trochę poczekamy. O Boże, nie. Mam nadzieję, że nie. Nie, no na jak pewno takie wcześniej. Rzeczy pokazują to. Elden Ring już jest pewnie skończony w przeciwieństwie do tej książki, więc spokojnie. Mamy też inne komentarze spoza pytania odcinka, na przykład Dawid Szymański napisał: witam, w pracy często was słucham, niestety nie udzielam się nigdy, co do konferencji to słabiutko, Kona jedynie mnie zaciekawiła. Szkoda, że nie macie większego rozgłosu, może podajcie swoje niki na PlayStation i Xbox. Nie. Z głowy ja ci mogę powiedzieć, że na Xboxie to jest pan Gotix, a na PlayStation jest Gotix.pl. Wow. Więc ambitnie, jeśli chodzi o niki, ale zapraszamy do udzielania się jak najbardziej, no bo czemu nie? Tak, na przykład na już pierwszy krok został zrobiony, dokładnie. Jest pierwszy komentarz. Na Facebooku gramy na Maxa Hyde Park, tam możesz znaleźć ludzi do gry? Może, kto wie, nie wiadomo. Nie, no na pewno, tam się co jakiś czas, trochę dłuższy, tak. Ale się ludzie spikują. Tutaj był komentarz o tym, że reklamy, ja przepraszam, coś tam się popsuło. W sensie, że one co 3 minuty się robiły. Tak, odznaczyliśmy teraz przed podcastem. Tak, jeszcze raz, bo jednak byłem pewien, że odznaczyłem. Jednak coś tam się zmieniło. KS-ki. Słucham was już przynajmniej od 2 lat przed snem, chłopaki. Naprawdę robicie solidną robotę. Czyli skaczy, zasypia. Zasypia szybko. Szkoda, że zasięgi słabe i community biedne. No nie obrażaj nam tutaj pięknego community, które zawsze się wypowiada bardzo. Przynajmniej możemy wylewnie. Czytać wszystko. I możemy wszystkich uwzględnić. Nikt nie czuje się jakby pominięty. Na pewno słuchacie tego dużo lepiej niż GNM Live. Może jakaś podwyżka w końcu. Chętnie. Przyjmę. Ale zero razy zero to jest... Ale podwyżka, czyli jakby, wiesz... Okej. Okay. Będzie. No dobra. State of Play słabiutko, bez God of War'a, a nawet Ratchet'a brak. Właśnie, kolejna osoba mówi, że nie ma Ratchet'a i w sumie to jest prawda, nie? Bo gameplay widzieliśmy tylko jeden z Ratchet'a w ogóle i to w ubiegłym roku pokazywali, prawda? A to ma wyjść zaraz. No, a wychodzi w czerwcu niby, więc fajnie byłoby, więc to by znaczyło, że będzie jeszcze jedno State of Play, pewnie poświęcone tylko Ratchet'owi, podejrzewam, pewnie kiedyś. Mark 13, powiem jedno, nie zmieniajcie się. XD. Nie zmieniajcie się, więc nam życzy, żebyśmy się nie zmieniali, że jesteśmy takimi super prowadzącymi. No tak. O to chodzi. I jeszcze dodam, że zgadzam się odnośnie Outers z Mateuszem Zdanowiczem. Ktoś się w końcu z tobą zgadza. Dużo się zgadza. Skill up. Nie wiem, co to zakręcenie nosem na jego ocenę gry. Dużo osób się zgadza ze mną, jak widzę w internecie. W sensie nie ze mną, tylko dużo ludzi lubi Outriders, nie? W ogóle ludzie tak grają w to demo, że zaczęli tak farmić przedmioty, że twórcy musieli tam coś tam ograniczyć, ile przedmiotów sobie zdobywasz w demie, po prostu tak ludzie grają, więc jakby to ja myślałem, że tak będzie, bo nie wyszedł za dawno taki looter-shooter właśnie do farmienia przedmiotów coraz lepszych, więc to jest grupa ludzi spora, która po prostu do każdego takiego tytułu siądzie, nawet jeżeli nie jest super dopracowany tak jak Destiny 2, nie? A też nie jest indykiem. No, więc... no w końcu coś wyszło po pierwsze nowego i po drugie jest za darmo. To też prawda, to jest w ogóle inna sprawa, że ten rok jest bardzo na razie biedny, jeżeli chodzi o wysokobudżetowe gry, nie? Wychodzi dużo indyków, o których czasem tu wspominamy przed w tym, co graliśmy, natomiast wysokobudżetowo to jest chyba najsłabszy rok jak na razie od, no tak. Od bardzo dawna. Zawsze coś wychodziło dużego w lutym. W styczniu wychodziły Little gry... Nightmares wyszło, ale to nie jest tak... Nie, zupełnie nie. Styczeń, luty, marzec, praktycznie kwiecień zawsze był jakiś triple A taki ogromny. Mass teraz... Effect, Andromeda. No właśnie, więc... No ale nic dziwnego, nie? Bo to właśnie tak jak mówiliśmy, że skutki tej pandemii będziemy odczuwać w tym roku, jeżeli chodzi o premiery i pewnie w przyszłym jeszcze. Bo te gry, co wychodziły w zeszłym roku, tworzono przed, zanim się zarzucił cały wirus. No, więc... No, ogólnie jest skomplikowane. Na szczęście, dlatego mówię, warto grać w indyki dużo i dobrze jest być fanem gier indie, bo jest co grać. Zachęcamy. A to był 438 odcinek GNM Plus i razem z wami byli Mateusz Zdanowicz i Mateusz Fidut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.